3 września będzie mecz przeciwko Wielkiej Orkiestrze, a my właśnie teraz trenujemy, żeby wygrać ten mecz. Dzisiaj dopiero poznaliśmy się wszyscy tutaj, którzy będą występować w drużynie TVN-u. No i tak naprawdę dzisiaj będziemy też poznawać taktykę, którą będziemy obierać na wielki mecz. Najważniejsza jest ochota, chęć, a tutaj nie brakuje, a później pewnymi takimi taktycznymi niuansami jeszcze to doszlifujemy i myślę, że będzie dobrze. Trener dzisiaj powiedział, że gramy ofensywnie. 4-4-2 z dwoma obrońcami wchodzącymi do przodu. Czyli tak naprawdę cała nasza drużyna będzie atakować. Wielka Orkiestra będzie się bronić, my będziemy atakować. Fajna, miła atmosfera, to tak chyba powinno być i oby tak było do samego końca. Spotkamy się z drużyną, która gra, która już rozegrała nie jeden mecz, więc oni wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi. My mamy chwilkę czasu, żeby troszeczkę podładować formy. Jak podejdziemy do tego wszyscy z humorem i żartem, to nie dość, że ten mecz będzie dużo lepiej wyglądał, nie dość, że ludzie będą mieli fantastyczną zabawę na tym meczu, to jeszcze na dodatek nikomu się nic złego nie stanie. Także ja apeluję do przeciwników z TVN-u, pamiętajcie o tym, miejcie nas w swoich serduszkach i żebyśmy to my nie musieli korzystać z tej karetki, na którą będziemy, mam nadzieję, pracować w pocie czoła. Zapraszam 3 września na stadion Legii i przed telewizory oczywiście do TVN-u na mecz TVN versus Przyjaciele Wośm. 3 września nie możecie zabraknąć albo na stadionie, albo przed telewizorem. Oto wyjątkowe piłkarskie widowisko. Wośm versus TVN. Musisz to zobaczyć.